Cześć, z tej strony Maciej. Zapewne interesują Cię zakup samochodu z USA i Kanady. Powiem Tobie o możliwościach finansowania i o potencjalnym ryzyku. Samochody z oceanu stały się ostatnio bardzo popularne na polskich drogach ze względu na swoją niską cenę. Jednak czy jest to promocja? Według mnie samochód z USA jest ryzykowną opcją, ale o tym dowiesz się w dalszej części filmu. Nie będę wchodził w szczegóły ściągania samochodów samodzielnie, ponieważ jestem w tym temacie teoretykiem. A skupmy się na rzeczach praktycznych, które doświadczyłem w przeciągu swojej kariery zawodowej i skupmy się na samochodzie, który został sprowadzony do kraju, został naprawiony i jest gotowy do sprzedaży. W pierwszej kolejności skupiłbym się na tym, żeby sprawdzić historię szkodową pojazdu. I tutaj najlepiej poprosić o sprzedającego o zdjęcia sprzed nadprawy. Jak wiadomo, większość samochodów z USA i Kanady są to samochody szkodowe, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ten samochód też miał jakąś szkodę. Po otrzymaniu zdjęć możemy sami ocenić, czy ten samochód uległ jakiemuś poważnemu uszczerbkowi. Jeżeli takich zdjęć nie otrzymamy, możemy wpisać też VIN w wyszukiwarkę i często wyjdzie nam aukcja, z której był zakupiony samochód, jeżeli jeszcze nie wygasła. Ale one dosyć długo są dostępne na portalach internetowych, więc jakby tą historię możemy sobie zobaczyć. Też tam jest cena, za ile został zakupiony ten przedmiot. Jeżeli pojazd uległ poważnemu wypadkowi, najlepiej sprawdzić, czy nie zostały naruszone strategiczne elementy pojazdu, tak jak jakieś elementy konstrukcyjne, czy też poduszki powietrzne kluczowe są przednie. Jeżeli zostały te poduszki w jakiś sposób uszkodzone, wybuchły, no to zalecam, żeby poprosić sprzedającego o fakturę zakupu nowej poduszki, żeby to nie były regenerowane poduszki. Co do regenerowanych poduszek, link w opisie filmu zostawiam, co może się wydarzyć po regeneracji poduszek, pasów i innych elementów związanych z ochroną naszego życia. Im więcej sprzedający pokaże nam dokumentów, tym mamy większą pewność na to, że ta naprawa nie była przeprowadzana u kogoś w garażu i ten samochód nie będzie zagrażał naszemu życiu. Jeżeli już dojdziemy do momentu, że ten samochód będziemy chcieli sfinansować, no to tutaj sprawa jest o tyle łatwa, że firmy leasingowe mają taki produkt. Jest to pożyczka leasingowa lub leasing finansowy, z uwagi na to, że w większości te samochody nie mają VAT-u. Jeżeli by był miał VAT, no to można zastosować normalny leasing operacyjny. Tutaj sprawa będzie troszkę dłużej trwała niż normalny leasing, ponieważ jest troszkę dokumentów do sprawdzenia i często one się nie będą ze sobą zgadzać i to już jest po stronie doradcy leasingowego, żeby to wszystko tak dopasować, żeby w tym samochodzie się wszystko zgadzało. Często rok produkcji jest kością niezgody wobec firmy leasingowej, a sprzedającym, więc tutaj te przepisy dotyczące tego roku produkcji nie są doprecyzowane i często ten rok produkcji różni się między tabliczką znamionową a fakturą zakupu pojazdu. Więc z uwagi, że będzie to troszkę dłużej trwało, nie obrażajcie się na swoich doradców leasingowych, ponieważ warto troszkę dłużej poświęcić na to czasu, żeby wiedzieć, co kupujemy i żeby ten produkt był dokładnie sprawdzony i nie zagrażał naszemu życiu i żebyśmy mogli się cieszyć z tego samochodu dłużej niż tylko parę chwil po odebraniu samochodu. Dzięki, trzymajcie się, Maciej, pozdrawiam.